Siemandero, to znowu ja, wasz ulubiony youtuber i zaczynamy kolejny odcinek z Forzy Horizon 2. I tada! Kupujemy sobie Abarth Punto Super Sport z 2013 roku. Kurde, na jednym wdechu nie dałem rady tego powiedzieć. Także zakupujemy sobie i pojedziemy sobie jakieś mistrzostwa Hot Hatchy. Bo on należy właśnie do takiej grupy jakby. Nie no, weźmiemy w białym kolorze. Kolor producenta. Proszę bardzo, jak się prezentuje punciak, to jest jedyna część Forzy Horizon, w której możemy pojeździć Fiatem Punto. Także no nie mogłem sobie odpuścić. I taką ciekawostkę sobie tutaj pojedziemy, pogramy Fiacikiem. Ej, nie wstydź się, wejdź, naprawimy twój wóz. Dobra, dobra, Mariola. Zobaczmy, co on tutaj oferuje. Wymianę silnika możemy sobie zastosować w Fiacie Punto na dwulitrowe czterorzędową VVT, nie wiem z jakiego tu, i 1.6 Turbo Rally. Moja kamerka wam zasłania, więc czytam wam, co tutaj mamy do dyspozycji. Ale zostawimy sobie fabrykę, no i możemy też układ napędowy zmienić na napęd na tył albo napęd na 4. Mamy fabryczny napęd na przód, więc sobie go zostawimy. Zobaczmy, co tutaj za bodykity, no niestety bodykitów brak, czegokolwiek brak, zmiany zderzaków brak, no jedyne to możemy tylko te dokładki forzowe sobie dorzucić i z tyłu też spoiler forzowy, no jest grubo, ale oczywiście nie wrzucamy. Zobaczmy sobie oponki, możemy sobie sportowe wrzucić, wyścigowe opony i opony z bieżnikiem terenowym. Same opony nam wchodzą z klasy C567 na B647, więc no jest przeskok spory. No i właśnie tak się zastanawiam, czy go robić w klasie B, czy robimy go w klasie C, czy może już w klasie A. No zobaczymy, może wyciągniemy z niego wszystko, co się da, więc na przykład... A, zróbmy go sobie na maksa. Mam 718 tysięcy. Ach! Więc... 9 koła za oponki. Także jak robimy wszystko, to robimy wszystko. Poza tymi spoilerami. Pyk. Chociaż zobaczymy, może te spoilery nam jakoś tam pomogą. Aha, no nie mogę zwiększyć cali felg, no bo mamy fabryczne. Robimy sobie sprzęgiełko. Szynie biegów. Tutaj start na tym przekładni jest lepszy niż tutaj. Ale mamy, tutaj jest B663, a to jest B665. No i o 0,12 sekundy się poprawia czas, więc wybieramy tą lepszą opcję. Wyścigowy. Teraz mamy diabelskie punto, bo jesteśmy w klasie B666. Dobra, przechodzimy do układu prowadzenia, czyli na pewno heble na maksa. Pyk. Zawieszenie wyścigowe, tu możemy jeszcze terenowe wrzucić, ale wrzucamy wyścigowe. Kurde, punciaka na maksa zrobimy, ja pierdyka. Ale kasa idzie szybko. Zobaczcie, już 692 tysiące zostało. Było ile? 750, tak mówię? Klatkę, no to raczej nie ma sensu wrzucać. Odelżymy go na maksa. Już jesteśmy w klasie A. Jestem ciekaw, jak się będzie prowadził z tym przednim napędem bez żadnego docisku. No i tak, robimy go, kurczę, tutaj pyk, filtr powietrza. Układ dolotowy w sumie w całości, bo to nie jest zmiana samego filtra powietrza. Nie wiem, czy nie powstrzymać swoich tuningów tak, żeby no nie windować go w klasę S. No właśnie. No właśnie, czyli nie robimy go na maksa. Albo możemy go zrobić na maksa mocowo, a tą opcję na razie zrzucania wagi zostawmy sobie.
A fabrycznie ustawionym wagę. Poczekajcie, to jest zrobione. Nie, to nie jest zrobione. To jest zrobione, wydech jest zrobiony. No dobra, no to tak. 779 kub. 789 kub. Ej, kurczę. No i 805 już wchodzi. No kurka wodna. I co, będziemy robić punto w klasie S1? Dobra, lecimy. Ile wyjdzie, tyle wyjdzie. Zobaczymy, ile wyjdzie. No dobra, no to pyk. To jeszcze tą wagę też tam zrzucę. Ops. Punto w klasie S1. Punto turbo. Cooler. Ale będzie grubo. Koło zamachowe. 731. No i teraz z powrotem wracamy do tej masy auta. Zrzucamy. Jest 855 S1. No i teraz jeszcze jedną chciałem rzecz zobaczyć. Na pewno chyba zmienimy felgi, chociaż ogólnie chciałbym zostawić fabryczne. No ale no zmienimy te felgi z racji tego, że jeszcze urwiemy sobie borbety, może jakieś klasyczne wrzucimy. Urwiemy sobie z wagi. Tu mamy minus 1, minus 1. Plus 2 kilo, minus 4, proszę bardzo, taka szeroka pelunia z takim parapetem, można coś takiego zrobić, to jest minus 4. Tracimy na przyspieszeniu na starcie i tak naprawdę zostajemy cały czas w tej klasie S1 855, zauważcie. Dobra, o, minus 8. To chyba najwięcej urwiemy minus 8. Może taką felgę byśmy sobie wrzucili? Taki... BBS-ik w sumie też wychodzi, taki klasyczny. Minus 8 kilo. Jeszcze sobie przejrzymy inne. Ale to takie paskudne są. Może zostańmy sobie przy takim przykładowo klasycznym borbecie. Proszę bardzo, minus 8 kilo. Zróbmy coś takiego. Wieloczęściowe, a może jakaś wieloczęściowa by była fajna. Ale ciężko z masą. Ta ma taką masę, jak wrzuciliśmy niby tego borbeta. Też by pasowała, nie? Może coś takiego dziwnego wrzućmy. Coś innego niż wszyscy. Możemy spróbować. To by było fajne. Tu też jest taki borbecik, ala... BBS-ik, kurde, borbecik. Dobra, w dupie, już nie kombinujmy, nie kombinujmy. I będę podwójnie kasy wydawał. Dobra, czy zwiększenie nam tutaj coś daje cali? Mamy fabrycznie 17. Znaczy nie jest fabrycznie, ale no już po zmianie mamy 17. I tutaj tak, prowadzenie nam się pogarsza, ale przyspieszenie i start się polepsza. O kurde, jaka karykatura wychodzi. 20 cali w punto? Nie, no dobra, 18. Wrzućmy sobie 18 na przód. A na tył. Też 18, 20 cali. Dobra, 18. Prowadzenie mamy gorsze. No i teraz zobaczmy jeszcze sobie te Fordzowy pakiet. Jak dużo nam to pogorszy. Spada nam strasznie prędkość maksymalna. Chociaż i tak jej dużej nie mamy. W klasie S1 mamy 6,5 prędkości. Na fabrycznym silniku z uturbionym silnikiem. Także nie ma co kombinować, bo jakbym wrzucił cały pakiet, to byśmy spadli, kurde, do 6.0. Dobra, wyjeżdżamy punto na miasto. A, jeszcze muszę wybrać ten mistrzostwo. Dobra. To teraz tak, musimy znaleźć sobie mistrzostwa hot hatchy. I znaleźć takie hot hatche, żebyśmy mogli wybrać punto. Proszę bardzo. Hej, ale akurat ile mam, kurde, aut pasujących do tych mistrzostw? Tu mamy hot hatch, tu mamy hot hatch retro. To mamy Corrado. Tutaj mamy super hot hatche i zalicza się Astra do tego. No dobra, no to fajnie. Tak czy siak jedziemy, bo mamy niezaliczone.
Wybieramy sobie Abarta, ciśniemy po mistrzostwa. No i cztery wyścigi przed nami. Kurde, już myślałem, że się coś z obrazem dzieje. A tam takie, kurde, jakieś lasery. O, proszę, zielone. A teraz kolejny etap naszej wycieczki. Tym razem do Castelletto. I pamiętajcie, teraz się nie ścigamy, tylko wyruszamy w otwartą drogę. Przyjemnej jazdy. Cieszcie się pogodą. Kurde, Marian, cicho bądź. Pokazujemy. Kurde, no mamy punciaka, ej, naprawdę super sprawa, że jest punto. Dobra, lecimy, odlot. O kurde, ale mieli tą jedynkę. Mamy punciaka, no ja pierdzielę, super sprawa. Oh shit. O kurczaczki. Sorry. Czekajcie, bo tu jest tablica do zebrania. Ops. Ale mieli, kurde, ten przedni napędem. Poczekajcie, zanim dojedziemy. Jeszcze jedna tablica jest do zebrania. Czy ja ją zabiorę tutaj? Zbiorę chyba, nie? Czy muszę jakoś gdzieś wjechać? Nie, rozpieprzamy. I wjeżdżamy. Za 200 metrów skręć w prawo. Muszę więcej tych tablic zbierać. O, jaka ślepa uliczka i nie ma na mapie, zauważcie. Skręć w prawo. O, nie miota. Jak zaciągnie się ręcznie. Dawaj ogień na tłoki, kurka. Fiat punto. Zjedź z ronda pierwszym zjazdem. To by na to punto. Ej, naprawdę szkoda, że go nie wrzucili już do żadnej późniejszej Forzy. Przecież są normalnie wrzucone Fiaty, Abarty. No na przykład Forzy Horizon 5 już się nie pojawiły. A takie punto by miało lepsze zainteresowanie niż te inne wszystkie jakieś tam. Na przykład gracze z rynku europejskiego. Jak najbardziej, no wszyscy znają Fiata Punto. Mamy 9 km, kurde. Ej, ale to jest klasa S1, on zamula masakrycznie. Mam nadzieję, że będziemy mieli wyrównane szanse, bo będzie lipa. 6,5 prędkość maksymalna. Wszystkie, całą resztę statystyk mamy w miarę. No wiadomo, no nie mamy tego przyspieszenia, no bo brakuje mu. Jeszcze mogłem, wiecie co, zobaczyć zmianę napędów, jak nam statystyki poprawiają czy pogarszają, ale znowu no nie byłoby tej frajdy, żeby jechać Fiatem z napędem na przykład na 4 koła. Fajnie jest, że jedziemy sobie jakby fabrycznym napędem, czyli z napędem naprzód, ale powiem wam, że jak widzicie, no potrafi zarzucić i ciężko go ogarnąć. Jak to wygląda? Piękne drogi. Francusko-włoskie. Piękne auta. I my. Ja cię punto. O, shit, jak go minąłem. Na milimetry praktycznie było widać, że w niego przyzwonił. O, ten jak się tu podjechał. Kamerek. Ja pierdykam. Jedź. Zawróć, gdy będzie to możliwe. Możemy coś takiego? Zdobyłeś punkt umiejętności.
Możemy driftować na pewno naprzód. Dobra, lecimy, kurde. Więcej stracimy czasu, kurczę, na ten dojazd niż na wyścigi. A trzeba się bawić grą, a nie na wszelką cenę, tylko jeździć te wyścigi, wygrywać. To jest ten moment, kiedy kurde dziwnie się zachowuje auto. W ogóle możliwe, że przez ten model jazdy tu jednak jest taki... Niby na początku było fajnie, później nie, później znowu fajnie, ale ogólnie zauważyłem, że im więcej jakoś tuninguje auto, tym dziwniej się prowadzą. Tablicę obserwować. Będziemy zbierać. Tutaj. Jeszcze tu nie byłem. To jest jakiś punkt widokowy czy coś. O, naprawdę. ...15 na 50. Za 400 metrów. Ogólnie 39 na 150. No ja pierdzielę, zobaczcie. No dobra, chciałem zrobić zdjęcie, ale nie wiesz. Skręć w prawo. Standardowo. Mówię, kurde, jak pięknie. Tam znowu jeszcze jedna tablica była. Ej, no dojechałem? A, tu mi każą naokoło. Dobra, już policzyli. Załapało. Nagrywa się? Nagrywa, panie Jacku. Witaj na mistrzostwach Hot Hatch. W tej kategorii zawsze jest ciekawa rywalizacja, ponieważ te małe modele potrafią sprytnie wysunąć się na prowadzenie nawet na ostatnim zakręcie. Ruszaj, stary, i wybierz wyścig, aby rozpocząć mistrzostwa. No dobra, wybieram. Nie. O kurde, z powrotem tą samą drogą będziemy jechać. No dobra. Kolejny poziom. Ops, czyli spinning. Fura czy hajs? Fura. Stawiam na furę. Ole Mercedesik byśmy przytulili, kurwa. To jest możliwe, żeby gdzieś była tablica? Pewnie tutaj się wjeżdża za budynek. No jest. No i dobra, i gitara jedzie. O kurde, on mnie obróciło. Nie no, z tym przednim napędem to będzie masakra. W tej klasie wymaksowany. Bez kontroli trakcji, bez niczego. Tam gdzieś pewnie też są jakieś tablice. Trzeba było tam wjechać. Dobra, no zwiedzałem się już. Nie no, będę miał mega problem, żeby ruszyć. Może ustawię sobie kontrolę trakcji, co? U celu. Zobaczymy, ale zobaczymy, jaka będzie konkurencja, bo podejrzewam, że mnie porobią masakrycznie. FWD też jeździliśmy sobie Civiciem fabrycznym. Tego zrobiłem w końcu chyba, nie wiem, czy nim jeździłem. Tym nie jeździliśmy. Normalnie, kurczę, Fiat Punto nowym mistrzem Hot Hatchy? O nie, proszę, zobaczcie, gdzie my ruszamy pod górkę. Przecież ja będę palił gumę cały czas. Górka się skończy, a ja jeszcze nie złapię trakcji. Ja pierdykam, nie chciałem ten złapać zdjęcia, tylko sobie wyjść. Nie zdjęcia, tylko nie chciałem zrobić print screena. O kurde, jak dużo żeśmy natrzaskali. Wszystkie złapałem? Niemożliwe. Tak byśmy natrzaskali tych
O, jeszcze Abarta 500. Dobra, do kompletu. 8 aut jeszcze brakuje, będzie 120. Jak to wygląda? Jako jedyny pali gumę, kurka woda. Dobra, jedziemy. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Podług innych. Dobra. Nie, no szutrem będziemy jechać. Ej, kur... Wiecie co, ja normalnie jadę tak jakby w ogóle nie kierował tym autem. On jedzie sobie sam do przodu, kurde, i jedzie tam, gdzie chce. To zasuwa dobrze, nie? Tylko no problem jest z ruszeniem, więc na początku za każdym razem wszyscy nam odjadą, a później piątka i do odciny, kurde, niech zapłoną ulicę, zobaczcie, pyk. Hops, hops. Idzie. W momencie, gdy zaczyna buksować przed nimi kołami, no ja mam, ja tracę sterowność. Wynosi go wtedy na zewnątrz. Czułem się w rolę. Kurde, zarąbiście jedzie ten fiacior. Dobra robota. Bardzo dobra robota. Kolejna bardzo dobra robota. Różowa opaska dostaliśmy. Uzyskałeś różową opaskę, kurde. Prawdziwy mężczyzna nie wstydzi się różu, pamiętajcie. I cyk. Okej, okay, niezła robota. Właśnie zdobyłeś różową opaskę na nadgarstek. O! Jaka obsługa. Dzięki, dzięki dziewczyny. Sorry, że wyglądam jak bezdomny. W swetrze jakimś wydziaranym. Całkowity dystans przejechany podczas wycieczek. 385 km. Zdobywasz nową paskę. Ruszaj po nagrodę. Oczywiście odpalamy wheelspin. Dawać furę. Jakąś sportową brykę. 50 koła. Pięknie, ale nam się zwrócił. Tuning za punciaka. Dobra, my jesteśmy teraz tutaj. Jedziemy po ten wyścig. Później po ten. I później... Gdzie jest ten? Nie? O, no i tak czy siak, no, w ten sposób trzeba jechać. Nie ma innej drogi. Teleportować się, nie będziemy mogli teleportować. Dawać go. Może być problem. Za 100 metrów skręć w prawo. O, ale wyrobiłem, ledwo co. Zakręt był tak szybko, jak się skończyła ta cutscenka. Odklej się od tej bandy.
Nie, no. Skręć w prawo. A gdzie on, gdzie jedzie? Oszukali mnie, na bank mnie oszukali. A doradzaliście mi, żeby jechać tak jak GPS prowadzi. Że na pewno tak będzie lepiej. On już gdzieś tam, o właśnie jest przede mnie, wskoczył. Inną drogą pojechał. Ale pojedynek. Punto kontra Veloster. Gdzie? O kurde, napędza się. Gdzie? Tu gdzieś pewnie zetnie. I mamy to! Pierwsze miejsce, kurde. 55 koła. Ale jestem dobry w te wyścigi, ja pierdykam. Gdzie jedzie? Gdy będzie to możliwe. O matko. Dobra, to wracamy na szlak. Jedziemy po tablicę. Gdzieś tu... Dobra, mamy. Zaliczyło mi ją? Zaliczyło, dobra. Ledwo co mnie ocelowałem, kurde. Za 200 metrów. Skręć w prawo. Ty, tego drzewa to nie widziałem. Przyglądałem się w oddali na te jaśniejsze pnie, a tego kurde ciemnego nie zauważyłem. Ja pierdyk. Na pierwszym planie. Skręć w lewo. Punto. Is the king. Nowy mistrz hot hatchbacków. Za 400 metrów dojedziesz do celu. Ale wjeżdża na pełnej. U celu. A? Tak jeżdżą chłopak z Chicago. Lecimy. Punto. Szkoda, że nie ma tego starszego punktu. To jeszcze fajniej by było. Kliweczka. Clio RS. Czwartej generacji. Ja pierdyk. Jeszcze mokry asfalt, nie wierzę. Nie, no nie uderzaj mnie, kurde. Dobra, tam byliśmy pierwsi. Tutaj dojedziemy przykładowo nie pierwsi. Kolejne będę musiał być i tak pierwszy. Też czuję, że tu będzie ciężko. Dobra, wczuj się w rolę. Dzięki. Wczuj się w rolę kierowcy wyścigowego. Pyk, pyk. Bandzio rusza na szlak. Pyk. Jego blach. Dobra, i Clio przede mną. I mamy pierwsza pozycja. Półtora okrążenia do końca. To jest najlepszy na świecie. Doktor przejdzie. Hamuj, bo chy, dobra, jedynka i do odcinka. Nie, to dwójka. Ale dobrze ta gierka wygląda, nie? Tutaj przy tym
ekranie, jak rzuca te różne światła na jezdnię mokrą, super to wszystko wygląda. Dobrze, kurde, dobrze, naprawdę. To jest druga Forza. Ale wiadomo, to nie są też stare gry, to nie jest gra sprzed 20 lat. To, ta gra ma 10 lat. 10 lat temu to naprawdę... No to już była era Xboxów One, właśnie S, X, era PS4, PS4 Pro. No to kurczę, no nie dziwota, bo naprawdę przecież to wszystkie gry dobrze wyglądały z tego okresu, nie? Więc no po prostu zrobili kawał dobrej pozycji, kawał dobrej gry i tyle, nie? No tak naprawdę no nie ma co się zachwycać, bo to jest normalne, że ona taką grafikę. Zaczynasz wyrabiać sobie markę. Gra jest fajnie zoptymalizowana, naprawdę zapieprza na tym Xboxie One S z dyskiem HDD. Wszystko się pięknie ładuje, kurde, wczytuje. Gierka no, ma grę jakby w napędzie. Nie wiem, czy ona czyta też płytę na bieżąco, coś tam pobiera z tej płyty, czy tylko jest zainstalowana, a płyta jest tylko po to, żeby gra wiedziała, że mamy oryginalną kopię. Dobra. Kura. Co to jest takie, kurde, auto czarno, nie wiem, jakieś żółte, zielone? Trzeba na filmie zobaczyć, zapauzować, spróbować. Dobra, lecimy teraz tak, no tu albo tu. To może chyba śmigniemy sobie na ten wyścig, co? Wyścig uliczny i wyścig na torze. Dobra, no to jedziemy po ten wyścig uliczny. Troszeczkę naokoło nas tu gra prowadzi. Ja tu pojadę polem zaraz, tylko celuję w drogę... której jakby nie mam zaliczonej, żeby sobie ją od razu też zaliczyć. Pyk, tędy pojedziemy sobie. Ja ją sobie tutaj dokręcę. Zawróć, gdy będzie. Dobra, Mariola, nie dygaj, nie dygaj. Zaraz tam zawrócę, tylko sobie odkryję drogę do końca. No i gitara. Przejechane drogi 210 sztuk. No i teraz lecimy na przełaj. Znowu na przełaj i jebom. Kurde, te drzewa to są masakryczne w tych starych częściach, co? W czwórce już, w piące to już naprawdę dużo się wszystko praktycznie da zniszczyć. Jesteś u celu. No i dobra, jestem w celu, zaczynamy trzeci wyścig. Drugi odcinek wyjdzie, kurde, ale dobrze, fajnie, będzie to oglądać. Czwartki nie mamy live'ów, więc akurat w czwartek macie dłuższy odcinek. A w piątek się widzimy na Forzie. Hura, jest piękny. Pal, kurde. A jak odpuszczę gazu trochę? Nie no, pali cały czas. Dobra, dzięki. O, znowu masakryczna pogoda. Ach, ale tu wleciał, kurde. Pasują mi moją mega sportową linię przejazdu. No ale niespodzianka była na zakręcie. Dwa trafiki mi wyskoczyły pod prąd. Pyk, siema. Sześć procent wyścigu, szósta pozycja. Tu już się napędzamy, tu już nie ma zmiłuj. Tu już nie ma zmiłuj, tu już nie ma miękkiej gry. Pyk. I pierwsza pozycja. To był moment. Nie takie wyścigi jeździliśmy ze szwagrem po pijaku. Szwagier wyjechał, kurde, na wakacje. Ciekawe, czy będzie oglądał moje filmy, jak coś, to pozdrow, szwagier. Jak dotarło to do ciebie, to napisz w komentarzu. O, dziękuję, nie spodziewałem się. Szwagier ma pieniądze. Dać mu.
Dobra, to kobietę z dzieckiem też pozdrowię. Świagra, no żeby nie było, że będą razem oglądać na wakacjach, leżeć wieczorkiem. Także miłego wypoczynku wam życzę. Zawodziłem ich na lotnisko. Moim super, hiper, turbo, obrzutowym Audi. Jak ktoś nie widział mojego auta, to jest normalnie oddzielna playlista poświęcona mojemu autu. Kurde, tam jakieś pojedyncze odcineczki się pojawiły. To jako kolejne zwycięstwo. Niezła robota, stary. Szybciej, klikaj, klikaj, klikam i klikam. A tą przerwę wykorzystam na to, żeby pamiętać, kurde, zostawić łapkę, subskrypcję, jak ktoś jeszcze nie ma u mnie na kanale i oczywiście komentarz. Bardzo mile widziany, bo to najlepiej działa na właśnie YouTube'a, na algorytm YouTube'a. Dzięki temu on promuje mocno filmy wtedy, bo widzi, że jest duże zainteresowanie filmem. I tak to działa. Tylko w was, kurczę. Jakby nadzieja na to, że dobijemy na przykład do tych 10 tysięcy subskrypcji szybciej, albo wolniej, albo wcale. To tylko dzięki wam będzie się działo. Ja oczywiście, no, można powiedzieć, przykładam się do tego, jak najlepiej tam potrafię i chcę, żebyście mieli tutaj co oglądać i tak dalej. Nagrywam systematycznie. No, we FH2 robimy daily, tak żebyście w wakacje mieli co oglądać. W weekendy się pojawiają dwa filmy, w tygodniu pojedyncze filmy, wieczorkiem o 18:00. No to robię dla was i dla siebie w sumie, no to wiadomo, no bo sprawia mi to przyjemność i przychodzimy. Mam okazję przejść starszą Forzę, każdą Forzę w sumie. Lecimy, ostatni wyścig. Jak na razie jest dobrze, każdy wyścig na pierwszej pozycji, w punciach się sprawuje bardzo fajnie. Fajna ciekawostka, że możemy pojeździć punto. Piękna pogoda teraz się trafiła, wyścig na torze. Trochę więcej trakcji będzie niż na mokrym. Ale gumę trzeba spalić, więc lecimy. Naniosłem gumę na tor. Teraz już będzie w tym odcinku lepsza przyczepność, jak będę robił drugie okrążenie. Kurde. Jeszcze mi wyprzedza? Dobra, no to cyk. Lecimy. O, ale mnie huknął. Dobra, spadaj mi z drogi. Kurde, to maździoro. Mazda 3 MPS, nie? Czy jak to się tam nazywa? To jest... Jakie to ma silniki? 2.0 turbo MPS ich miał? Czy 1.8 turbo? Jak to tam było? Trzeba było sprawdzić. Ej, ale ja jestem 10 i zaraz będę 11. Kurde. Strasznie się tu poprzepychali przede mnie. Nie no, tu trzeba, widzę, walczyć o swoje. Ten miniarz mnie tu ramuje. Kurde. Próbuję wbić się na wewnętrzną, bo wtedy najlepiej na zakręcie. Nikt cię nie wypycha, tylko ty wypychasz ich. Dobra, no to teraz patrz ta patera. Veloster, kurde, smykaj. O, dobrze, że był ten film. Ej, odleciał mu z... Odleciał mu zderzak, kurde. Ej, na cofnięciu mogę normalnie oglądać się też... Ale jaja, dobra, lecimy. Fajnie, że można na cofnięciu się oglądać. Ale mi się rozjechali pięknie. Dobra, jest git. Zderzak on temu odleciał. Drugie okrążenie, zaraz będziemy kończyć. Jeszcze dwa zakręty. Lewy i prawy. Muszę sprawdzić listę aut, bo tam Hirochi mi podsyłał
Za co bardzo dziękuję oczywiście. Lista aut, których nie ma w żadnej innej Forzie, nie? Są tylko i wyłącznie w Forzie Horizon 2, więc możliwe, że do następnych mistrzostw znów dobiorę jakieś auto, którego nie ma w żadnej innej Forzie i sobie pojeździmy nim, się pościgamy. A wiadomo, że resztę tych aut też wezmę do innych rzeczy, na przykład, nie wiem, jak będziemy jeździć tablicę zbierać czy coś, to pojeździmy sobie jakimś też tym autem, albo na przykład, nie wiem, jakieś inne tam zadania. Jeszcze coś odleczę, to nie uciecze, więc tam spokojnie wszystko sobie porobimy w tej części gry. Dobra, no lecimy po zwycięstwo. No, oni tutaj, kurczę, no nie śpią. Są kawałek za mną, wiadomo, najmniejszy błąd będą zaraz przede mną. Na przykład właśnie zrobiłem ten błąd. Trochę zwolniłem, trochę wybiłem się z rytmu, tam przydzwoniłem w latarnię. Super! Słupek jako pierwszy. Zaczyna ci to wchodzić w krew. Właśnie wygrałeś kolejne mistrzostwa. Podobno zwróciłeś uwagę najlepszych kierowców na festiwalu. To goście, którzy będą walczyć o miejsce w finale festiwalu Horizon, więc potraktuj to jako komplement. No dobra, dobra, dobra. Jeszcze jedne mistrzostwa. Kurde, zeszedł nam znowu cały tydzień na to. Myślałem, że szybciej dobijemy. A tu wyjdzie na to, że ten odcinek wchodzi w czwartek. Jeszcze w piątek będzie odcinek z kolejnymi mistrzostwami. Dopiero, kurczę, odkryjemy chyba. To co tam trzeba odkryć, bo nie wiem, co nas czeka. Fajnie, dobra, no to super. To już jakby nie kontynuuję teraz. Okej, chłopaki, na tym kończymy dzisiejsze wyścigi w Castelletto. Zbierzcie się przy centrali, gdy będziecie gotowi, żeby ruszać dalej, a wtedy udamy się w kolejne miejsce. Dobra, to mówię. Gdzieś nas rzucą, pewnie znowu gdzieś tam w drugi koniec, także sobie to zrobimy na następnym odcinku. Teraz już to stopujemy sobie, bo tak to jak odpalę, to nam odpali to, żeby jechać tam, więc ja już tego nie będę robił. Także przypominam o łapce, o subskrypcji i o komentarzu, no i zapraszam też na mojego Discorda, jest link w opisie i zapraszam na live'y, które są 4 razy w tygodniu, poniedziałki, środy, piątki, 20:30. I w niedzielę od 15 do 18. Jeszcze jedna sprawa, kurczę, właśnie na tych live'ach tam zbieram sobie na kartę graficzną nową, także jeżeli ktoś chce dołożyć swoje 5 groszy, to bardzo chętnie zapraszam, doceniam każdą złotóweczkę i ten. I co, no i widzimy się w następnym odcinku, strzałeczka i do następnego, cześć!